Tylko Nissany i Toyoty, jak coś przypominam. Chyba ostatnio było takie Subaru nowo dodane do gry. Ono było do zdobycia w playliście festiwalowej. I kurczę, nie udało mi się go zdobyć. Ono było bardzo podobne jest do tej Toyoty GR, która tam właśnie śmignęła. Jedziemy, będziemy robić pokaz palenia gumy. Tam będzie mało miejsca, więc myślę, że to będzie ciekawe. Jak sobie poradzicie z małą ilością miejsca, żeby zrobić dużo dymu? A jak widać, dym tu fajnie wygląda. Czy będzie więcej zlotów? Zloty są podczas live'ów. Ja tu ogłaszam i staram się robić live'y jak najczęściej. Ale na razie celuję w to, żeby były co sobotę. Pa, 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 skleił się chłop. Ale nas dziwnie prowadzi. No, w sumie najkrótszą drogą, nie? Czemu was nie widziałem? Byłem w Horizon Arcade. Może byłeś na innej sesji? A poza tym jest chyba za dużo osób. Nie, jest 12, bo mógłbyś widzieć w sumie, jakbyś był na tej sesji. Kamerę z zakiery. Proszę bardzo. Żywę mam potłuczoną. O, tutaj jedziemy na dół, nie? Nic nie widać przez ten dym, człowiek. W sumie dym fajny, nie? Ale jak nic nie widać, to też jest niefajnie. Polecam jakąś fajną gierkę do driftu? Pewnie. CarX Drift Racing Online możesz sobie spróbować. Tylko na pecety, bo na telefony ma strasznie dużo mikropłatności. Będzie się nieprzyjemnie cisnąć tam. O i co myślicie o tym placu tutaj? Dałoby się zrobić jakiś pokaz sztucznych ogni spod opon? Fajny taki plac, to mało miejsca jest, nie? Ale no trzeba będzie się wykazać kreatywnością, żeby pokazać tutaj coś fajnego. Chyba, że ten drugi plac w tym miejscu. Jeszcze tam jest taki placyk. Wydaje mi się, że ten jest chyba mniejszy. Ale za to jest równo. Tu możemy sobie fotę zrobić, o. Ja jadę... Czekaj, zobaczę. Nissan Z. Sorry, Nissan Z z 23 roku. On początkowo miał nazywać się 400Z. Tak przez fanów jest nazywany. Ale finalnie nazywa się po prostu Z. Jego chyba nie można kupić w Europie. On jest tylko na rynek amerykański i na rynek japoński. Dobra, cofam na lusterko wsteczne. Spróbuję wycofać. Okej, muszę się oddalić bardziej. Bo to lusterko jest takie, jakbyśmy mieli je zamontowane, wiesz, na zderzaku. Okej, teraz lewym. Ciekawe, czy będę blisko. Chyba nie. Chyba jestem daleko, nierówno. No, dlatego bardzo lubię grać, o, zobacz. Na lusterku wyglądało tak, jakbym był, wiesz, zaraz koło niego. A tak naprawdę byłem z 5 km od niego, nie? No tak, taka jest Forza. To nie jest jednak Euro Truck Simulator. Pierwszy, żeby zacząć. Są dymy, są dymy, są dymy. O, tutaj trochę lampa skoszona, ale to nic. Tu chodzi o dymy. O, 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 jest, jest bączek. Chodzi o bączek. No bo co tutaj innego można zrobić? Trzeba być naprawdę super kreatywnym. Wow, okej, to wygląda dobrze. Bo wiecie, tutaj dym spod czterech kół jest. Chyba, że nie można wyżej dronem podlecieć, ale patrz. Wiecie, jak to miejsce będzie wyglądało, jak my skończymy konkurs? Będzie cały czarny asfalt tutaj, a jest biały teraz. Dobra, wystarczy, Kuba. Ekstra, wyszło ekstra. I oceniamy 8, 7,
8 na 10, 8, 9, 9. Patrz, patrz, jakie ślady porobił chłop. Ej, ale umówmy się, to były bardzo proste dymy do zrobienia, nie? No bo trzeba było po prostu wprowadzić samochód w ten taki korkociąg i sprawa załatwiona. 7, 8, 9, 9, 8, 6, 7, 2, okej, okay. Ostro. Jest dym, jest dym. O, prawie się udało tak samym zderzakiem przy tym polecieć, ale dym był. No właśnie, do generowania dymów najlepiej mieć jest samochód z napędem na 4 koła. Tutaj jest zrobiony słapik w suprze, piątce. I też oczywiście da się zbączkować. Wow. Aż tutaj na dół spada, zobacz. Dobra, proszę czat o noty. 1, 1, 5, 3, 1, 7, 2. Tutaj jest ciężko, bo mało miejsca. No ale właśnie o to chodzi, nie? Kiedyś sobie poszliśmy koło stadionu, tam jest taki duży plac. Ale tam jest, wiesz, no łatwo, bo jest dużo miejsca. Tu jest krzywa nawierzchnia, wiesz, ciasno, tutaj jakieś lampy. Dobra. I dalej, mamy 370 z krzywą maską. Zobacz, wykrzywiła się tutaj. Zniszczenia jak w BMW Drive, zobacz. Okej. Okej. O, patrz, patrz. Dobra, tutaj jest jakiś ład i skład. Jest to jakoś przemyślane. O, jak fajnie zniknął za dymem teraz. Zajebiście. No i przypominam wam, tutaj jest napęd na tył. Od razu widać, nie? Ale ten moment, kiedy on zniknął w tym dymie, magiczny. 9,5, 10, 8, 1, 10, 10, 10, 10, 9. Możesz startować, kiedy będziesz gotowy. Do dzieła. Czy on ma opony dragowe? Tak to trochę wygląda. No tutaj też jest jakieś przemyślane działanie. Nie ma wciskania gazu do końca cały czas. Gdzieś tam ręczny wszedł, gdzieś tam na obroty. Bardzo ładnie. Było spoko. Dziwne, że ta konwersja napędu jest. Tak mi się wydaje przynajmniej. I czytamy noty. 8, 9, 9, 9, 7, 9. Pora na Silvię. Silva, startuj, kiedy będziesz gotowy. Co się tu wydarzy? O, czyli stawiamy na duże koła. Patrz, patrz, patrz. Ekstra. No jest czad. Ej, i tutaj jest hamowanie przednimi kołami. O, widzieliście to? Gościu zrobił ślimaka. Szedł od dużej pętli do jak najmniejszej i w środku się zatrzymał, żeby opadł dym. Klasa. Same takie ślimaki, nie? Od dużej pętli do małej. Ekstra. I końcówka, patrz na to. Weszło ładnie moim zdaniem. Czytamy noty. 19 na 20. 4, 10, 10, 10, 8, 10, 10, 10, 9, 9,5, 15 na 10. 10, 11, 10. O kurczę, chyba mamy zwycięzcę na dzisiaj. 7,5. Czekaj, to jest od nas ziomek, czy to jest... I tu... Ej, tu przyjechał random jakiś. Random uciekł, ty. Nie wiem, co się dzieje. Ładne ósemki, tak. Ale myślałem, że tu będzie jakieś, wiesz... O, ale fajnie tutaj zrobił. Zwolnił do palenia kapcia. Myślałem, że tu będzie palenie przodem. Ciekawe, czy ktoś się odważy zrobić palenie samochodem z napędem na przód. Chyba nikt. No to podejrzewam, że będzie bardzo trudne, aby to wykonać. No, Selika fajnie. O, patrz, patrz, patrz. Każdy coś tam swojego próbuje, no dużo nie da się tutaj wymyślić, tak? No nie wyrośnie ci nagle śmigło od helikoptera na dachu i nie polecisz stąd, prawda? Musisz robić albo bączki, ósemki. Nie, żeby zrobić jak najwięcej dymu, jak najlepszy pokaz. Też głównie się o driftowanie zahacza, prawda? Spodziewałem się po tym aucie czegoś innego. Spodziewałem się, wiesz, napęd na... O, patrz, patrz, patrz.
To wyszło fajnie. 9, 9, 8, 7, 8, 20. Ej, normalnie oceniajcie w skali od 1 do 10. Od 0 do 10. 8, 11, 9, 6. Nice. I lewo, prawo. I potem nawrotka. Słyszałem ten klakson. To jeszcze nie koniec. Ładny bączek. Ja wam przypominam, że tutaj ciężko jest zrobić takie koło, bo jest nierówno. Łatwo przesterować auto. O, tutaj mamy zwolnione. Patrz, jest! Jest palenie kapcia w miejscu, zobacz. Weszło. W zwolnionym tempie. Czekałem, aż ktoś to w końcu zrobi. O, 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 o. Patrz. Widzisz? Tylko mu gaśnie auto. Gaśnie mu auto, dlatego że ma ustawione hamulce też z tyłu, jak naciska nożny. A trzeba ustawić w samochodzie hamulce, żeby hamowały tylko naprzód. I wtedy możecie sobie palić w miejscu kapcia. Ale i tak, wyszło to naprawdę fajnie. Wiesz, są tutaj takie drobne lagi, nie? No bo wiadomo, gramy po sieci. I synchronizacja w Fordzie też jest jaka jest. Ale wygląda to fajnie. Dobra, lecimy dalej. Ninja Game YouTube. Poszedł. Tutaj już klasycznie. Mi się ten Nissan strasznie kojarzy z driftami. Gdzieś oglądałem kiedyś takie stare jakieś wideo na YouTubie, w ogóle nagrane jakimś VHS-em. To widziałem właśnie tego typu samochody, niekoniecznie Nissan, ale tego typu samochody właśnie gdzieś tam latające po tych japońskich krętych drogach. Wiesz, takie typowe pudełko, nie? Kwadraciak taki. Szeroki, długi, obniżony. Czy on szeroki może nie jest, ale jak jest obniżony, to tak się wydaje. Dawaj, wracaj na plac! Jeszcze nie koniec. Zrobił okulary? Prawie. Ach, ta nawrotka jest fajna. Ło, przejedziesz mi drona. O, o, o! Fajnie to wygląda. Robi dym i potem wyjeżdża z tego dymu. Już parę osób zrobiło ten trik. 10. O, okej. 7. 9. 8. 10. 10. 9. Wysokie noty dajecie. Kurczę. Dzisiaj macie dobre humory chyba, co? Znaczy chyba urwał Spellworld. Kojarzycie tą nową gierkę, co się wybiła teraz na Steamie? O tych Pokemonach? Kupiłem ją sobie. Patrz. Zrobi burnout w miejscu. To nie jest takie łatwe w Fordzie. Trzeba do tego trika. Ale starzy wyjadacze doskonale go znają. O, patrz. A tu się już inni gotują do poprawienia swoich wyników. Jest palenie kapcia w miejscu? Ktoś tu palił kapcia w miejscu. Jeden? Czemu tak ostro? 10, 9, 8, 7, 9, 8. Czekaj, chłopcio? A gdzie ty jesteś? Jaki ty masz nick? Ej, wszyscy już chyba byli. A nie, Hubert MTB. A, dobra, tego Nissana nie było. Dobra, czekajcie. Jeszcze jedna osoba, jeszcze Hubert. Huberta nie było, bo ten Nissan jeszcze nie driftował. Zróbcie miejsce na placu. Uderzenie w murek. Dawaj. Więcej mocy do Nissana. Dawaj, gaz do o, weszło. O, nie. Jest. Chłopie, ty latasz jak ten. Korek od hokeja. Po całym boisku. O. Śmiesznie się odbija, nie? To tak jakby ktoś helikopterkiem w domu latał. Wiesz, takim zabawkowym. I się odbijał od ścian. Szalony, ty! Aha, on taką odwrótkę robi jakby. Jak to się nazywa? 300... Nie, 180 stopni zrobił. Odwrótkę. Jak to się powinno mówić? Najlepszy ten ziomek jest? Oceniajcie. Oceniamy Huberta MTB. W jego GTR-ku wyścigowym. On zrobił sobie po prostu tuning wyścigowy do swojego GTR-a, ale chcę pokazać, że dobrze rozgrzana opona też może pokazać, że są dymy. 4, 9, 4,5?
10, 11 za styl, 10 za auto, okej. Okay. 10, 10, 1, 5, 4,5, 10, 4, 10, 0, 10, 3. Ja bym ocenił na 5, dlatego że tam było to odbijanie się od ścian, nie? Mi się to nie podobało. Ale ogólnie fajne było to cofanie w czasie driftu. Ale normalnie w samochodzie byście nie mogli tego zrobić, dlatego że standardowo hamulce są ustawione w taki sposób, że blokują też trochę, o widzicie, że ta tarcza w tym Nissanie mi się z tyłu rozgrzewa, nie? Dlatego, że ten hamulec tam z tyłu i tak dociska. Więc jak będziecie mieli z tym problem i będziecie chcieli sobie palić kapcia w miejscu, to bardzo prosta rzecz. Ustawcie sobie hamulec naprzód. Tutaj jest to odwrotnie, czyli macie tak, balans hamowania naprzód i tył. Musicie sobie przejechać w tą stronę, żeby ustawić hamowanie tylko i wyłącznie na przód, nie na tył. Czyli musicie przejechać w tą stronę, wydaje się, że dajecie sobie hamowanie na tył, ale tak naprawdę dajecie sobie hamowanie na przód. I wtedy nie będzie się wam nawet grzać tarcza podczas palenia kapcia. Ale wiecie już chyba o co chodzi, to najważniejsze. Teraz ta tarcza z tyłu nie powinna nam się, no raczej nie będzie się nagrzewać. W ogóle czemu? Ej! Ja palę kapcia do tyłu. Nie wiedziałem, że tak się da nawet. Ale da się. Zobacz. Mam wsteczny wbity i do tyłu palę kapcia. Ale jak chcecie sobie normalnie driftować, to nie polecam wam ustawiać w 100% tego hamulca naprzód. Bo wtedy jest problem, żeby dohamować przed zakrętem, a hamowanie też jest ważne. Żeby tam dobrać odpowiednią prędkość i tak dalej. Fajnie, zlocik wyszedł. O, czekaj. Fajnie, zlocik wyszedł. Dzięki wam, że byliście na tym zlociku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas na live'iku. Och, fajnie się tutaj driftuje w tej Fordzie. Znaczy ja się do tego bardzo przyzwyczaiłem. Ale w innych grach też można sobie fajnie polatać. Także co? Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.